Marta Chwałek, portal Info i Ława. Witamy Państwa z Muzeum Regionalnego w Suszu. Bezpłatne zwiedzanie tego muzeum to, można powiedzieć, finałowy akcent majówki w powiecie iławskim. A o ofercie placówki porozmawiamy z dyrektor Sylwią Zielińską i z przedstawicielem Stowarzyszenia Galea Sebastianem Zielińskim. Witam Państwa. Pani Sylwio, pierwsze pytanie. Co ma do zaoferowania zwiedzającym Muzeum Regionalne w Suszu? Mamy tu dwie kondygnacje. I co na nich? No, jest sporo eksponatów do obejrzenia. Nasze muzeum jest nastawione głównie na dbanie o regionalne zabytki, ale przy okazji też są rzeczy, które sięgają aż pradziejów, jakieś archeologiczne. Na parterze naszego muzeum mamy świeżo otwartą wystawę poświęconą kamieńcowi. Pałac w Kamieńcu. Druga salka to jest część taka z eksponatami z czasów PRL-u. No i na piętrze, gdzie mamy makietę miasta Susza i inne zabytki, no można powiedzieć przekrój dziejów ziemi suskiej. Wszystkie epoki. Tutaj uwagę zwracają rzeczywiście makiety. Dowiedzieliśmy się już, że są to prace pasjonata historii z Prabud. Panie Sebastianie, czy mógłby Pan przybliżyć szczegóły? Kiedy te prace powstały? Z jakich materiałów? I tak dalej. No tutaj najlepiej, żeby się autor wypowiadał. Makiety zostały stworzone przez Włodzimierza Wiśniewskiego, mieszkańca Prabud. Pierwsza makieta, a więc makieta Starego Miasta z lat 30. To projekt, który już kilka lat temu powstał. Pierwotnie ta makieta miała znajdować się w Izbie Historii Regionu, która funkcjonuje w dawnej remizie strażackiej. Tam nie doszło to do skutku, a po utworzeniu Muzeum Regionalnego w Suszu pan Włodzimierz zgłosił się do nas, no i złożył propozycję po prostu wykonania tej makiety właśnie dla naszego muzeum. No co istotne, ta makieta została wykonana całkowicie bezpłatnie. My jedynie trochę pomagaliśmy, tak, przy pracach, przy malowaniu i tak dalej. Drzewa tworzyliśmy, nasza praca. Autorski. Nasz autorski pomysł. No i jakby kontynuacja tematu to jest właśnie model pałacu w Kamieńcu, który został wykonany. No, w zeszłym roku zaczęte, w tym roku dokończone i stanowi podstawę wystawy właśnie Kamieniec Pruski Wersal otwartej w tym roku. A co Państwo uznajecie za najcenniejsze eksponaty, artefakty, które można tutaj zobaczyć? No, najcenniejsze z mojego punktu widzenia to będą te pradziejowe przedmioty pokazujące najstarsze dzieje naszej ziemi. To są przedmioty, które odkrywamy prowadząc poszukiwania zabytków przy użyciu detektorów metali, ale też z badań archeologicznych prowadzonych na terenie miasta czy gminy. To są jakby najcenniejsze, tak? Ale to też te stwierdzenie najcenniejsze to tutaj nie jest takie do końca trafne, tak? No bo mamy też unikalne jakieś dokumenty, powiedzmy, sporządzone w czasie, kiedy Napoleon przebywał w Kamieńcu. No, też dla nas jakby bezcenna rzecz historyczna. Mamy inne dokumenty, mamy różne przedmioty takie unikalne, naprawdę unikalne, których nigdzie indziej się nie zobaczy i nie znajdzie. W Waszych materiałach w mediach społecznościowych wyczytałam, że w listopadzie minie 5 lat, odkąd placówka została zarejestrowana w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a we wrześniu, jeśli dobrze pamiętam, 3 lata od takiego już pełnego uruchomienia, oficjalnego otwarcia muzeum. A jak to się wszystko zaczęło? Bo prowadzicie to muzeum zupełnie społecznie, siłami stowarzyszenia. Skąd ten pomysł i jak to się wszystko udaje po dziś dzień? No, przede wszystkim wynikało to, można powiedzieć, z naszego zamiłowania, no i z pasji członków stowarzyszenia. Jeżeli chodzimy z tymi wykrywaczami, odnajdujemy nasze jakieś regionalne pamiątki, to potem zmuszeni jesteśmy złożyć sprawozdanie do konserwatora zabytków, bo chodzimy zgodnie z literą prawa na pozwoleniu.
No i te zabytki potem trafiały gdzieś do muzeum, na przykład w Olsztynie czy w Ostródzie, a chcieliśmy, żeby one zostały gdzieś tutaj, chcielibyśmy, żeby one zostały tutaj gdzieś blisko, żebyśmy mogli zawołać rodzinę, znajomych, którzy nas odwiedzają, pokazać, zobacz, to znalazłem, tamto znalazłem, takie ładne, a to, a tamto. Dlatego chcieliśmy utworzyć placówkę, której będziemy mogli te zabytki przechowywać i dbać o to, żeby one no, nie wylądowały gdzieś wtórnie znowu na śmietniku. Rozumiem. A czy mogliby Państwo przybliżyć swoje plany na nadchodzące miesiące? Co planuje Muzeum Regionalne w Suszu? Czy jakieś wystawy, odczyty, publikacje? Jak to wygląda? To znaczy tak, najbliższe wydarzenie to oczywiście Europejska Noc Muzeów. To już będzie bodajże 17 maj, piątek wieczorem. Będzie to normalny dzień otwarcia muzeum i możliwość jego zwiedzenia w godzinach wieczornych. To będzie od 18 do 22 albo 19-22, to jeszcze zdecydujemy. Będziemy o tym informować. Mamy zaległe też tutaj tematy z panią doktor Grażyną Nawrolską, archeologiem prowadzącym badania w naszym mieście. I właśnie jej wystąpienie, prelekcję taką przedstawiającą wyniki tych badań. Przedmioty już znalezione podczas tych badań można obejrzeć w naszym muzeum, natomiast chcieliśmy też, żeby ona opowiedziała, co wynika z tych badań, jakie są wyniki. To tyle, jeśli chodzi o ten rok. Oczywiście pewnie też się zjawimy na Dni Susza ze stoiskiem, bo to od ubiegłego roku takie też nowum. Też pewnie będziemy chcieli otworzyć muzeum, kiedy triatlon będzie. Także tutaj jakby będziemy starać się, żeby placówka w te newralgiczne dni, wydarzenia, powiedzmy takie świąteczne naszego miasta, żeby też była otwarta i żeby też osoby spoza Susza mogły to muzeum zobaczyć i odwiedzić. Oczywiście też to będzie bezpłatne zwiedzanie, żeby była jasność. No nie zapomnijmy się o roczniku suskim, bo... No rocznik suski, ale to już przyszły rok. Generalnie jeśli chodzi o rocznik suski, zamykamy jego skład wraz z końcem roku. Publikacja zawsze następny rok kalendarzowy i tak będzie. A w przyszłym roku no, mamy kamieniec pruski Wersal, a w przyszłym roku Napoleon w Kamieńcu oczywiście. Powiedzmy jeszcze krótko o planach powołania Muzeum w Iławie. Wiemy, że Państwo tej inicjatywie kibicują, a nawet wiążą z tym pewne plany dotyczące możliwej współpracy w przyszłości. Czy mogłaby Pani coś więcej na ten temat powiedzieć? No, ja zawsze powtarzam, że kibicujemy i czekamy z niecierpliwością, aż w końcu ktoś się zdecyduje, w którym miejscu to muzeum będzie. My już nawet sami byśmy podpowiadali lokalizację. Ostatnio byliśmy, patrzymy, budynek po byłym nadleśnictwie, stoi pusty. Dla nas genialne miejsce. I myślę, że nie trzeba zaczynać od gmachu wbudowanego, ale można zacząć skromnym siłem, tak jak my w wynajętym pomieszczeniu, w budynku wynajętym. Dwie kondygnacje. No wiadomo, widzicie Państwo sami, że już robi się u nas ciasno. Musieliśmy naprawdę już przy makiecie kamieńca trochę przemeblować nasze ekspozycje. Wszystko to rośnie, a jeżeli by było Muzeum w Iławie, myślę, że można by było współpracować, wymiana wystaw czasowych. My też tutaj współpracujemy z kimś, kto jest chętny. Na przykład ostatnio mieliśmy wystawę, Muzeum Sztutkowe pożyczyło nam wystawę. Prezentowaliśmy ją akurat w Suskim Ośrodku Kultury. Także to jest oferta i dla tych, którzy się interesują i dla tych, którzy no, może się zainteresują historią regionu albo nie tylko. Dziękuję za rozmowę i oczywiście zapraszamy do zwiedzania Muzeum Regionalnego w Suszu. Dziękujemy i zapraszamy.